Okej TV Emilia Dulnik, a u mojego boku Grzegorz Damięcki, odtwórca roli. Dobry wieczór. Dawida. Jest pan w filmie taką postacią trochę hop-siup do przodu, która postanawia czerpać z nowinek, takich jak na przykład aplikacje randkowe, i tak też poznaje kobiety. Algorytmy aplikacji dobrały was tak w 100%? Nie wiem, trzeba by zapytać praktyków, którzy spróbowali i im się powiodło. Myślę, że to jest tylko jakaś taka, poznanie kogoś na aplikacji jest, że się tak wyrażę, grą wstępną do tego, żeby potem rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać i się ewentualnie poznawać. Nie ma reguły, absolutnie. Są ludzie, którzy gdzieś od pierwszego jakiegoś błysku wiedzą, że będą ze sobą całe życie i że odnaleźli tę swoją połówkę. Są ludzie, którzy się latami całymi docierają i dotrzeć się nie mogą. Jedni rezygnują, inni starają się za wszelką cenę. Znam takie małżeństwa walczące, które nie potrafią żyć ze sobą, ale bez siebie też im jest trudno. Od początku filmu w zasadzie gotujecie państwo taką zupę emocjonalną. I wasi bohaterowie są bardzo wypukli, to znaczy można zrobić taką listę wad i zalet. Jest ten bohater mi bliski z tego powodu chociażby, że tak bardzo, bardzo liczy na to, że coś dobrego jeszcze go w życiu może spotkać. Za wszelką cenę chce i wierzy w to, że ludzie są dobrzy i że można się urodzić na nowo. Można go lubić za taki niepoprawny jego dziecięcy optymizm. To jest dojrzały mężczyzna, który nie porzucił małego dziecka, które cały czas hoduje w sobie. I to jest pierwszy krok do sukcesu. Tak mi się nasunęło, właśnie kojarzę jeden z pana wywiadów, gdzie mówi pan, że każdego dnia rodzi się do tej naiwności i rzeczywiście coś w tym jest, tak też chyba można pana bohatera scharakteryzować, ale summa summarum macie trochę inne pojęcie, jeżeli chodzi o związek ze swoją partnerką Niną. Jak w ogóle na ekranie grało się panu z Jaśminą Polak, bo to chyba wasza pierwsza wspólna produkcja? To jest nasz debiut wspólny, jeśli chodzi o wspólną pracę. Jaśmina reprezentuje ten typ aktorstwa, który jest mi najbliższy. To znaczy, to jest aktorka, która pracuje jak taki bardzo czuły instrument. Niezwykle dużo daje z siebie, bardzo dużo improwizuje. Jest w tym dobrym znaczeniu tego słowa w każdym dublu niepowtarzalna. Za każdym razem odkrywa jakieś nowe sensy w tych linijkach, które mamy do wypowiedzenia. To było fascynujące. Mnie uczył mój mistrz, że Gustaw Holubek? Tak, że aktorstwo to jest partnerstwo, a nie współzawodnictwo. I tutaj nie było żadnego współzawodnictwa między nami, tylko bardzo sobie pomagaliśmy, czerpaliśmy z siebie, bo to jest bardzo proste, jeżeli jej się udało uchwycić coś w swojej roli, takiego dramatycznego, czy śmiesznego, czy jakiś sens głębszy, to znaczy, że dostała z mojej strony jakąś dobrą energię. I odwrotnie, dobre wraca. Co tam robisz? Próbuję jakoś uratować ten wyjazd. Przestań. Możesz mi oddać ten numer? Przestań. Z mój numer i moje nazwisko! Jaką szkołę aktorstwa pan wyznaje, jeżeli chodzi o przygotowanie się do roli? Ja bardzo długo przygotowuję się do każdej mojej roli, dlatego to jest moja odpowiedź i może w wywiadach ludzie przestaną mnie o to pytać, dlaczego nie gram w sitcomach i w takich serialach. Nie zapytałam. Nie, ale to może jest okazja, żeby o tym powiedzieć. W takich serialach, które trwają latami. Ja po prostu jestem krótkodystansowcem. Lubię zespolić się ze swoim bohaterem po to, żeby go potem porzucić i już nigdy do niego nie wracać. Ja jestem zwolennikiem aktorstwa takiego, które wypływa z myśli bardziej niż z formy. Powiedział pan, że poszedł w tym kierunku, w kierunku aktorstwa, ponieważ był pan i być może jest wciąż osobą nieśmiałą z natury i to miała być taka forma trochę terapii. Czy się udało? Tak, ja nadal to potwierdzam, że śmiały potrafię być tylko za pieniądze. Przyjmuję takie zadania najchętniej, które jak najdalej odbiegają od tego, jakim jestem prywatnie człowiekiem. A prywatnie jestem dosyć, mam dosyć wąskie grono znajomych. Raczej wolę miejsca ciche niż głośne. Pewnie odwrotnie niż wielu moich bohaterów. Ale to jest właśnie fascynujące w tym zawodzie i to jest przedłużenie piaskownicy w jakimś sensie, że można być kimś, kim człowiek nigdy w życiu nie mógłby albo nie chciałby być prywatnie. To prywatnie jeszcze tak dorzucę, bo doczytałam, że zbiera pan płyty winylowe, ma tak. Ich ponad 1000. Tak, zgadza się, zbieram płyty winylowe od 17 roku życia i potrafię wyruszyć w podróż
tylko po to, żeby znaleźć się o 6 rano bardzo daleko na jakimś pchlim targu i grzebać w jakichś pudłach ze starymi winylami. A muzyka jest to tak rozległy temat, że za każdym razem odkrywa się coś nowego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Okej.